Geralt zaprasza na wżyć chędożone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozanek. Bywaj. No hello, tutaj Purpose jest ze mną. Crysis, cześć. I zagramy sobie dzisiaj w Unturned, ostatnio robiącą furorę grę typu Minecraft połączony z DayZ. A dlaczego? To zaraz zobaczycie. Zobaczcie, jaki on ma brzydki ryj. A ty jesteś goły, cicho. Też jesteś goły. Dobra, ruszymy. Idziemy do najbliższego miasta. O, wiesz co? Może przez wodę tam polećmy. Dobra, ja jako tako gram w to dosłownie pierwszy raz, nawet z tutorialu nie przeszedłem. Znaczy, z tutorialu przeczytałem tylko tyle, że porusza się wsadem, co też no wielce mi pomogło, bo mogę się poruszać. No, ja już to gram któryś raz z rzędu, ale... Mam naprawdę dziwne wrażenie, że szybciej płyniesz niż ja. Zapewne masz jakiegoś... Shift. O, jak fajnie. Tylko, że no tracisz energię na to, nie? No domyślam się, właśnie widzę, jak mi pasek energii spada. Ty, to tu gdzieś jest radiacja. Fajnie. Jest radiacja, jak cię będą atakować zombie, cię ugryzą na przykład, to dostajesz zwiększoną radiację. No i oczywiście potem znajdujesz leki i inne pierdoły, żeby się z tej radiacji troszeczkę jakby tak... A czas nie leczy nas z radiacji? Nie, czas nie leczy nas z radiacji. Czas nie leczy nas z niczego. Poza energią. No dobra. Szkoda, że się nie da zanurkować, bo zrobiłbym żart Purposowi, podpłynąłbym pod niego i pociągnął go za nogę. Ale to by było śmieszne, biorąc pod uwagę, że jesteśmy dwoma gośćmi, którzy są goli i pływają razem w jeziorku. Chodź tu do mnie, zaraz cię dogonię. Strasznie to nudne, jak płyniemy do tego, no ale to będzie w ogóle... Pierwsze podrygi są dosyć trudne, bo... No bo trzeba zdobyć jakąkolwiek broń, ale jak już będziemy mieli broń, to spokojnie możesz ich na początku na mnie wysyłać, bo ja już w miarę ogarnięty jestem w temacie zabijania zombie. Widzę namioty. No i namioty są bardzo fajne, bo w namiotach najczęściej są leki, a leki tu są bardzo istotne, zaraz po jedzeniu i wodzie. Okej. Okay. Tylko uważaj, bo większość jedzenia jest zgniła, tak samo woda. A ta, w której pływamy? Nie, tutaj nie. Mówię o takiej, co można się jej napić, bo tej się nie można napić. Szkoda. Jest zgniła i jedynym sposobem na to, żeby tą zgniłą zrobić z niej niezgniłą, to jest ugotowanie jej. Ale do ugotowania to jeszcze dużo czasu, żeby w ogóle zrobić ognisko. Czy spotkamy jakichś przyjaznych i nieprzyjaznych ludzi? Nie. Tylko my. Ale NPC? Czy tylko zombie? Zed się kładziesz. Taka podpowiedź. Jestem nagi i każe mi się kłaść. Ej. Zobacz, ile tu jest zombiaków. Musimy dotrzeć do jakichkolwiek... Ten pan wygląda jak strażnik kanadyjskiej konnej. No bo jest. Jesteśmy w Kanadzie. No powiedzmy, bo to jest taka niewielka wyspa. Zobaczysz, znaczy wyspa. Zobaczysz zresztą, jak znajdziemy mapę, bo powinniśmy dosyć szybko odnaleźć mapę pierwszą. Pierwszy raz widzę zombie w Kanadzie. To co, one podchodzą i pytają się grzecznie, czy mogą mi ugryźć mózg? O Jezu, to ty. Co ja? No nie, no myślałem, że to ktoś inny. Kto do mnie... Tu jest jelonek. Pisze, co zrobić, powiedzcie mi, drodzy widzowie, żeby do mnie nie pisano na Steamie, jak ja gram. Mam wpisane zajęty, a i tak do mnie piszą. Dziu, kładź się, chłopie! Zwrócisz na siebie uwagę. Chodzimy do sejfu i tu się zamkniemy. Czy coś może być w tych szafkach? Kurczę, no super, mam latarkę. W szafkach niestety nie ma. Łaaa, zombie! Chyba pomóż mi! Dobra, zabiłem go. Czym ja miałbym go bić? Ej, Boże. Ręką, pięścią, nie mamy na razie nic innego. Jak można pięścią zabić zombie? No normalnie, no można mu wydłubać mózg. No to, co mu z mózgu zostało. Czekaj. Dobra, nic nie ma. Ten domek naprzeciwko wygląda, że coś może tam być. Uważaj, bo na naszej prawej jest jakiś piksel. Czemu miałem wrażenie, że ten zombie, widząc, że ty się położyłeś, też się położył? Nie. Kurna, nie byłem. Hello, to ty biegałeś. Mapa, mam mapę. Dobra. Okej. Okay. Gdzie jesteśmy? O, tam... tu jesteśmy, dobra. Coś tu widzę. Ty, to wygląda jak... baseball, siekiera. No to weź sobie. O matko bosko, jak mój komputer zaczął huczeć. No niestety mam kombajn. Longbow F. No, mam łuk. Szkoda tylko, że nie masz strzału. No właśnie, już miałem się pytać o strzał. Pocket knife. Dobra.
Teraz tak, jak chcesz wejść do menu takiego, wiesz, typowo, no, żeby sobie sprawdzić, co masz w ekwipunku, to tabem. Moldy Corn, okej, tabem. A co to jest Moldy Corn? Zgniła... Kukurydza. Mam kukurydzę, będę jadł, będę się. Nie, jedz jej. Cześć, bo tu coś jeszcze białego jest. To jakaś notatka, możesz zostawić notatkę po prostu dla innych. Ła. No bo to można grać, jak widzisz, po sieci. Purple z komando z nożem się w tego, ja w tym momencie... Dobra, mówiłeś tab, ale tu muszę wstać? Tak, musisz wstać. Przepraszam, mój telefon dzwoni. Odrzucam. Połączonko. Equip. Piszą do mnie, dzwonią, znowu mnie dadzą. Tak jakbym miał, strzały. Mam strzałę. Masz strzałę? No nie wiem. Możliwe, że przy łuku była jakaś strzała. Chodź do banku. W banku musi coś być. Czy my byliśmy w banku? Byliśmy w banku. O cholera. Czekaj, chcę strzelić do tego zombiego. Nie, no... Zwrócisz na siebie uwagę. Gdzie ty jesteś? Strzeliłeś do niego? Tak, ale chyba nie trafiłem. Tam chyba jest szyba. Dobra. Drodzy widzowie, jeżeli chcielibyście, żebyśmy dalej nagrywali to, a nie był to tylko jednorazowy odcinek taki dla zabawy, to dajcie nam znać w komentarzach, że chcecie tą grę, bo mi się ona strasznie podoba. Sądzę, że będą chcieli, nagi czołgając się, Purpos na pewno to, co chcą oglądać. Te. Kurcze pieczone! Uwaga! Czekaj, bo... A no bigo! Ale dostałem w ciry tak zwane. Wiesz co, ja mam tak zwany łuk. Ja teraz nie mogę nic bić, bo... No to przełącz sobie na łapkę, bo to lepiej już łapką będziesz bił. Jak się przełączę na łapkę? 1, 2, 3, 4 masz. A, okej. Okay. To już lepiej, żeby... Aj, kurna, kolejny zęb. Zginąłem, dzięki. Dobra. Nie wiem czemu, ale nie mogę atakować mimo, że mam łapki. Bo należąco jest kiepsko. Ty też zginąłeś? Nie, ja uciekam. Dobra, ja nie wiem, gdzie jestem w tym momencie, także dojście do ciebie może mi trochę zająć. Dobra, na razie w takim razie wejdź moje przedmioty, sprawdź na mapie, gdzie jesteś. Wiesz co, goni mnie trzech zombie chyba. No to już możesz wstać, bo już wszystko jedno. Nie, ja już uciekam. Poszukam twojego trupa. O, jest, znalazłem. Nie wiem, czy tam będą przedmioty. Niech każdy, że tak powiem, poszuka teraz, zadba o siebie przez chwilę, a potem się odnajdziemy. Jak już jedno i drugie będzie miało mapę, to się umówimy w jakimś mieście. Tutaj w ogóle można jeździć samochodami. Tak? No. To może ja wejdę w jakąś furę i odjadę. I zrobiłbym coś takiego, gdybym wiedział, jak się prowadzić sam... A nie, ten jest pewnie zniszczony. Wsiadasz do samochodu, jeżeli ma benzynę, to jedziesz po prostu wsadem. I obracasz się, rozglądasz się po samochodzie. Jesus Christ! Co to mnie goni? Nie wiem, czy to widzicie. No nie, dobra, zobaczycie. Jak to obejrzycie, to zobaczycie. Po prostu zmutowany z zombie. Goni mnie dwa zombie. Jeden się czołga, a drugi chodzi. I ma ich teksturki się naknętego. Najechałem na siebie i to wygląda jak jakiś zmutowany centaur czy coś. To kilka takich centaurów. Drodzy widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć zombie ujeżdżającego zombie, idźcie na kanał Crazysa. Dobra. To może być ciekawe widzieć. Jak się im ucieka? Znaczy po prostu... No uciekasz i lejesz, no, proste. Aha, czyli one mnie nie zostawią w spokoju? Nie, nigdy. Ale samochodem można po nich jeździć. Bardzo fajnie giną. Tak, generalnie takie... No to ja chyba zginąłem raczej, bo nie wiem, czemu nie mogę walczyć. Jezu, jeszcze radiację mam. No to jak masz radiację, no to nie zginąłeś jeszcze. Znaczy ja praktycznie zginąłem, bo nie mogę walczyć. Czemu nie możesz walczyć? No właśnie nie. Lewą, prawą ręką, tylko nie możesz kucać, bo... Nie no, ja to raczej biegłem już. Wiecie może, czemu jak klikam myszką, to mi znika cały HUD, czy GUI, czy jak to tam sobie nazwać? No, nie... Okej, okay, znalazłem najlepszy sposób na ucieczkę zombie. To znaczy? Pływać. No to jest dobre. O, czekaj, znalazłem magazynek do broni. Co prawda niezbyt rewelacyjnej broni. Oż ty, dzwonek. Więc... Ja cię zabiję cię, zombiaku. Ohydny, paskudny zombiak. Zobaczcie, co się dzieje. Jak klikam myszką, to znika mi cały interfejs. Nie wiem, od czego to zależy. Może dobra. To w ustawieniach jest. To ja sobie tutaj znajdę coś do jedzenia i większość swojego czasu spędzę na jeziorze. O, tu upłynę. Desant. Serio, będziesz siedział w jeziorze? Nie no, muszę wypłynąć z niego jakoś. Ja zaraz znajdę jakąś broń, bo tu się ciemno zaczyna robić.
znajdę jakąś broń i... To noc spędzę romantycznie na środku jeziora. To będzie bardzo romantyczne. Ty, ten dom jest pusty. Dlaczego on jest pusty? Okej. Okay. Nic skoro tu nie ma. Aha, nie, jak ja pływam, nie mogę otworzyć jak hipunku. Dobra, ja lecę na żywioł. Ohohohoho! Czekaj. Czemu nie mogę? Jest. No i... kurna, właśnie piłuję zombiaków piłą mechaniczną. To ty masz piłę mechaniczną, tak, ale nadal... Tak, przed chwilą, ale... O! O! 70% nie, życia, trochę ich powyżynałem, bo zacząłem biegać, tak chciałem na nich skupić swoją uwagę. Tu można sadzić roślinki też, W ogóle nie widzę swoich łapek. Ani jak klikam, ani nic takiego, to nic się nie dzieje. I to jest troszeczkę, niepokojące. Jak gdyby powiedzieć, no nie jestem w stanie nic zrobić. To tak, może ja proponowałbym tutaj w tym miejscu zakończyć odcinek. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków, to zapraszam do komentowania. A ja Crazy sobie wszystko po odcinku wytłumaczę, co i jak się robi. I już w następnym odcinku będziemy koksić. Co wy na to? Okej, okay, ja jestem za. Za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I trzymajcie się. Cześć.